Chciałem na tą tamę, czyli tam. O, ale pachnie ogórkami jakimiś, czy czymś. Takie kiszone ogóry. Ja pierdolę. Dzień dobry, dzisiaj podejście drugie do P zatrzaskowych. Miałem już styczność z takimi P w przeszłości, a dzisiaj mam zakupiony model Loka X-Track wersja gravel. Tak to wygląda, tak się to prezentuje. I takie budki Vamont, coś takiego. Nie były drogie, 200 parę tam złotych. Zobaczymy, jak to będzie jeździć. Ja już sobie troszkę pojeździłem, trochę kilometrów zrobiłem już na tym zestawie, więc wyrażę swoją opinię po dzisiejszej trasie. Nie wiem, jakieś 100 kilometrów sobie dzisiaj zrobię solo. Ładna pogoda, jakieś 26 stopni. No, także zapraszam do oglądania. Dobra, zrobione mamy 18400 prawie i średnia 27,6. Jak tam te ugniatacze, że tak powiem, tak jak niektórzy mówią, w porządku. Bardziej mnie martwi to, że prawa noga gdzieś tutaj w tym miejscu. But jest ok, palec mam gdzieś może z centymetr, coś takiego. Tutaj może troszeczkę uciskać, ale lewa nie. Prawa coś tak lekko, ale myślę, że to kwestia przyzwyczajenia. Już tutaj mam luźno zrobione. No tak się prezentuje zalew w Rybniku. Do celu jeszcze 80 km. Taką stóweczkę przed robotą dzisiaj. Na nockę mam, żeby potem nie spać w nocy. Nie mogę się zbytnio zmęczyć. Tak dość szybko jadę. 27,6. Jak na ciężki rower. Można powiedzieć, że jest ciężki. Dwa bidony. Tutaj mam dużo rzeczy. Plany są takie na ten rok. Świnoujście Hel. Szlak Orli Gniazd. 24 godziny na rowerze. I jeszcze się coś wymyśli. Może jakieś zawody, kto wie. Ale tylko na przetrwanie, żeby przejechać. Bo raczej tam dobrych wyników nie będę miał. Zobaczymy. Muszę namówić tam paru znajomych. Dobra, jedziemy dalej. Kierunek rudy. Fajnie, dzisiaj pusto. Nie ma ludzi, bo poniedziałek. Godzina 14. Nawet w parku tutaj w Rudach koło klasztoru nie ma ludzi. Pięknie. W sumie nie wiem, czy dobrze jadę, ale chyba tak. Pustki dzisiaj. Ładnie. Zawsze tutaj ludzie w weekend, że tak powiem, dużo. My jedziemy dalej w las. Wjeżdżamy w moją, jedna z najlepszych moich tras tutaj w okolicy. Pas przeciwpożarowy to jest, przecięty asfaltem. Idealne na szosę, można przyjechać spokojnie. Jest pięknie. Tak spokojnie 30 sobie tutaj idzie jechać bez problemu. Oczywiście ja jak zawsze jadę, mam wiatr w klatę. Ale są ławeczki porobione miejscami w cieniu. Cisza, spokój. Można pojeździć.
Nowiuszki asfalt, nic tylko jeździć. Nie wiem, czy mi starczy sił. Aktualnie jestem w kuźni raciborskiej. Czy to widać? Nie wiem. Pojedziemy na Nędzę i na Racibórz. Nie wiem, czy zdołam tyle przejechać. Później z Raciborza na Rybnik i do domu. Oj, będzie tych kilometrów. Już mam 40, średnia 27,6. Godzina 27, całość w ruchu. Zobaczymy. Szybki obiad w Żabce. Jakiś wołowiner. Dobra, jademy na Racibórz. Dobra, nie chciało mi się stać na przejeździe kolejowym. Jedziemy bokiem. 52 km, średnia 27,5. Całkiem sprawnie. Może by tak polder objechać, zobaczyć jak to wygląda. Ciekawe. Brakuje mi przełożeń. Dokładnie jak teraz jadę 29 i mam za małą kadencję, zrzucę bieg i już za szybko pedałuję. Za szybko kręcę korbą. Więc tutaj coś pomiędzy brakuje mi. Zerknąć na mapę. Tutaj jest most do Raciborza, do centrum przede mną. Może objadę sobie ten polder. Jeszcze nie jechałem. Zrobione 55, 27,5 średnia. A na mapie Racibórz Wały. Mam nadzieję, że przejadę. Muszę przejechać przez most i w lewo. Powinienem dojechać, nie wiem. Zobaczymy. Wody w Odrze mało. Niech tak zostanie. Raczej się niech stanie ten stan sobie taki, jaki ma być. Ale żeby już powodzi nie było. Przynajmniej nie powinno. Zrobili ten zbiornik. Sobie zobaczę. Że im tą kostkę się chciało układać tutaj. Nie chcę nic gadać, ale asfalt by był lepszy. Spokojne tempo 29. Tutaj jest płasko, ale zawsze jak jadę, to oczywiście wiatr w twarz. Chciałem na tą tamę, czyli tam. Ale pachnie ogórkami jakimiś czy czymś. Takie kiszone ogóry. Ciekawe, czy tam się dowiechać. Coś tam jedzie na rowerze. Ja mam do wyboru. Ale tam jest jakiś podjazd na te wały, a tutaj nie wiem, czy jest. Dobra, podjedziemy tutaj. Opuszczony most. Da się tu podjechać, da się ty. Nawet jest podjazd. Mówię, dostanę pierdol. Zbiornik pusty. Susza. To całe służy jako zbiornik. Ale wody mało.
59, średnia 27,3. A ja sobie pojadę potem tutaj wzdłuż wału. Tam potem przejadę gdzieś na Wodzisław Śląski. Ale zobaczymy, co tutaj jest. A jakieś komary mnie gryzą. Czy muszki. Można tu przejechać? Nie, można by zakazu. Przynajmniej nie widzę. Szału nie ma. Mogę wjechać, no jebać to. No, także susza. Bocian, czy co to jest? Nie, łabądź. Mało. Nie wiem, czy coś tam widać. Kolejny cel. Aktualnie jestem tutaj. Zapora. Pojedziemy sobie wzdłuż wału na Bieńkowice, Tworków. Zobaczymy. Chociaż, że może się da wzdłuż tego wału przejechać. Zobaczę. Aż do Krzyżanowicy. Tam dalej się nie zapuszczam, może na Olzę w sumie i potem na Wodzisław, zobaczymy, taki jest cel jak na razie, Krzyżanowice, zobaczymy. No i fajnie, to całe służy jako zbiornik w razie powodzi. Kończy się asfalcik, widzę. Musiałem tam zjechać z góry. Strasznie wiało w klatę. Tutaj troszeczkę mniej. To jest fajna droga. Oj. Bidony puste. Tu nic nie ma dookoła. Jak widać. 66 km, średnia 27. Temperatura 30 stopni. Tutaj aktualnie 30,35, coś takiego. Tam trzeba będzie dojechać do głównej i odbić w prawo, jakaś żabka czy coś kupić, coś do picia, bo do domciu jeszcze za 40 spokojnie, jak nie więcej. Dobra, najbliższy sklep Żabka, 7,5 km stąd. Krzyżanowice. Jedziemy dalej. Jak się stoi w miejscu, to czuć się 30 stopni. Ale jadąc tak 28-29, to nie czuć. Powiem tak, monotonny ten polder. Cały czas taka sama trasa. I ten shooter już tak po 20-30 minutach dalej go słyszę. To jest żaba. Dobra, do domu 31 km, a zrobione mam 73, także stówka pęknie dzisiaj. Zatankowany w żabie, bo już było pusto. Batonik kupiony. Jedziemy dalej. Ja pierdolę. No i największa góreczka dzisiaj. Troszeczkę podjazd.
niedużo, ale troszkę jest. 84 km w nogach, średnia 26,7. Troszeczkę spadło. Nogi już nie są takie fresh. No, stówka pękła, 102,7, średnia 26,2. Nie jest źle. Jak na solo. No i dojechałem. 104 km. Średnia 26,2, niecałe 4 godzinki. Solo. Czas regeneracji 71 godzin. A co do butów i zatrzaskowych P, zdałem egzamin. 100 km, pierwsze zaliczone. Jednak gdzieś tutaj na początku mnie lekko obciskało, ale już jest ok. Nie wiem, kwestia adaptacji nogi. A co do jeszcze tutaj. Oj. Tych zatrzaskowych loków bez zastrzeżeń. Kiedyś miałem takie SPD z Shimano, chyba P500 20 czy P500, coś takiego. Też to chodziło, ale postanowiłem sobie kupić takie, ładnie wyglądają. A dlaczego wcześniej nie jeździłem na SPD? Na wpinanych? Ponieważ w XC bardzo się bałem. Gdzieś tam w górach. Może nie bardzo, ale bałem się po prostu gdzieś tam na takich kamieniach jeździć w SPD, że się nie wypnę, gdzieś tam zaliczę taką ostrą glebę. A tutaj na gravelku gdzieś tam shooter, jakiś asfalt. Bez problemu myślę, że sobie poradzę. No i co jeszcze mogę powiedzieć? Na ten sezon plany są takie. 24 godziny na rowerze. Chciałbym się sprawdzić, ile przejadę w 24 godziny. Szlak Orlich Gniazd, Świnoujście Hel, no i potem jeszcze zobaczymy. A dzisiaj dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam, widzimy się gdzieś tam w następnym materiale za tydzień, dwa. Pozdrawiam.